Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu podróżowania. Tak jak zapowiedziałem to w zeszłym tygodniu, będzie to odcinek z Amsterdamu. Przyjechaliśmy do Amsterdamu już kilka dni temu, w zasadzie to w piątek, dzisiaj jest poniedziałek, czyli spędziliśmy tutaj 3 noce. Niestety nie udało nam się znaleźć miejsca na spanie na dziko, bo jak wiecie, w stolicach zawsze jest z tym problem największy. Dlatego też zdecydowaliśmy się pojechać na kemping. Ale to też nie było takie proste, bo najpierw pojechaliśmy na jeden kemping, gdzie nie było miejsca. Potem pojechaliśmy na drugi kemping, nie było miejsca. I potem nam polecili jeszcze skorzystać z jakiegoś innego Gasper kempingu, który jest podobno jakiś ogromny i wielki. No i tutaj faktycznie znaleźliśmy miejsce. Kosztuje 32,50 za 2 osoby i kamper bez prądu. No ale my mamy prąd swój. Więc zostaliśmy tutaj na te 3 noce, tak żeby się po prostu spokojnie zrelaksować, bo te parkingi, które są w centrum, to one są płatne i kosztują 5 do 7 euro za godzinę. No i na większość z nich nie można spać w nocy. Więc uznaliśmy, że będziemy spać na kempingu. No i jest całkiem przyjemnie, zresztą wam pokażę ten kemping. Poprzednio tu było, no w piątek to było mnóstwo samochodów. Tutaj stało mnóstwo samochodów, jeden przy drugim, kamper przy kamperze. No a teraz tak wygląda, pusiusieńko. Pojechali do domu wszyscy. Z takich ciekawostek kempingowych to jesteśmy jedyną grupą Polaków i w ogóle w całym tym sektorze, gdzie było 40 samochodów przez weekend, to było wszystkie niemieckie samochody, wszystkie niemieckie tablice rejestracyjne, tylko jedna polska. Kasia ogarnia teraz samochód, ja idę wylać kasetkę i jedziemy do centrum, będziemy dzisiaj zwiedzać i będziemy zwiedzać dzisiaj z wami z kamerą. A, w ogóle Kasia wam powie, gdzie była wcześniej. Tak, no bo nie było tak, że próżnowaliśmy tutaj. Ja byłam wczoraj w Muzeum Van Gogha. Było przepięknie, absolutnie wspaniale. Jestem świeżo po wizycie w muzeum z obrazami Van Gogha, no i w ogóle muzeum jemu poświęconemu. Mam taką najmocniejszą refleksję, z jaką zostaję, to jest to, jak bardzo on kochał naturę, co jakby bardzo też przemawia do mnie, bo sama przez te ostatnie 3 lata naszej podróży bardzo połączyłam się na nowo z naturą i jakby zapałałam miłością właśnie do niej. Tam się czuję najlepiej, także fajnie jest znaleźć takie pewne wspólne z tak wielkim artystą. Najbardziej mi się podobał ten obraz przedstawiający kwitnące gałązki migdałowca. Nie dość, że jest piękną w ogóle kompozycją, taką właśnie bardzo prostą, kwiecistą, to jeszcze migdałowiec kojarzy mi się z Portugalią. Właśnie tam po raz pierwszy widziałam to drzewko, także no piękne. Był Menel? Nie było Menela niestety, ale było odcięte ucho. No i co? Jeszcze byliśmy na wspaniałym rejsie. Tam nam się nie udało za dużo ponagrywać, ale może zobaczycie przebitki. Wieczorem płynęliśmy po kanałach, no właśnie tych amsterdamskich, najbardziej znanych. No i widzieliśmy piękne kamienice. Dobra, ale zresztą na refleksję będzie za chwilę chyba czas, bo teraz się zbieramy, nie? To jeszcze potem powiem coś o tym, jak bardzo uraczył mnie swoim pięknem Amsterdam. Wani wylewkę sobie zrobiłem z tej strony, żeby nie musieć chodzić dookoła samochodu i żeby móc kontrolować, kiedy się wyleje. Tu też możemy sobie nalać czystej wody, ale ile zobaczyć, czy nam jest potrzebna czysta woda, bo wczoraj tankowałem do pełna, czyli 110 litrów, a będziemy jechać teraz samochodem przez Niemcy i nie będzie nam potrzebna 110 litrów, więc w tym celu zamontowałem sobie tutaj taki czujnik, który mi wskaże, ile mamy. No prawie 90% wody, to nie będziemy dolewać. Mamy ze 100 litrów wody, więc wystarczy. Zaparkować na obrzeżach, znaleźliśmy na Park for Night darmowy parking. No i zaraz przesiadamy się na metro. Teraz parkujemy, zabezpieczamy Wanikę.
Wam powiedzieć, że jestem zachwycona tym miastem. Przede wszystkim podoba mi się jego architektura. Centrum miasta stworzone jest z takich dosyć wysokich, ale bardzo wąskich kamienic, które, uwaga, prawie wszystkie są w kolorach czarnym. Może nie wszystkie, ale każda ściana ma jakąś czarną kamienicę. Pozostałych barwy są takie bardzo stonowane. Są kremowe, białe akcenty, do tego dużo cegły i takich beży. No ja po prostu jestem zachwycona tą paletą i podoba mi się tutaj bardzo wizualnie. Do tego oczywiście te liczne kanały, ponieważ Amsterdam także powstał na torfowym podłożu i ono było osuszane i te kamienice stoją na palach, a między nimi są oczywiście kanały. Z tego, co mówił mi Łukasz, one są tutaj dlatego, że miasto znajduje się w znacznej części poniżej poziomu morza. Więc te kanały są tutaj po to, żeby regulować tą wodę, żeby tutaj to miasto nie zostało zatopione. Domy postawione są na palach, niektóre są nawet no chyba 500-letnie, nie chcę skłamać, ale naprawdę po kilkaset lat mają niektóre kamienice. No i przez ten upływ czasu, przez to, że są na palach, są skrzywione, także co kawałek widać po prostu lekko pochylone w bok domy. Kanały są po prostu przepiękne, bo o nich zaczęłam mówić. Są wspaniałe, pływają po nich łódki, są zaparkowane, zacumowane inne łodzie, na których czasami nawet ludzie mieszkają. No i wiele, wiele mostów, w nocy pięknie oświetlonych. No i do tego atmosfera. Jest tutaj bardzo luźno, bardzo dużo wolności, bo na pewno wiecie, że Amsterdam słynie z tego, że no jest tutaj legalna marihuana, prostytucja, no i wszystko tutaj, może nie wszystko, ale bardzo dużo kręci się wokół właśnie tych tematów, ale też nie jest to nachalne, nie ma pijanych czy jakichś takich porobionych mocno ludzi na ulicach. Amsterdam ma bardzo swój specyficzny vibe. Wszędzie pojawiają się 3X-y i może się to kojarzyć trochę niezaciekawie, bo dla mnie miało jakieś takie skojarzenie, że z jakąś taką imprezową częścią tego miasta, ale te 3X-y to nic innego jak fragment herbu miasta. I te 3X-y to są trzy krzyże świętego Andrzeja. A, i jeszcze jedna bardzo charakterystyczna rzecz. Na każdej kamienicy, na jej szczycie, znajduje się taki wysunięty na drągu hak. No i długo się zastanawialiśmy z Łukaszem, co to oznacza, czy to są jakieś portowe tradycje. Ale okazało się, że przez to, że kamienice są tak bardzo wąskie, no to żeby transportować meble na górę, właśnie używali tych haków. Nie wynoszono ich po schodach, tylko z zewnątrz no, podciągano je w górę, no i przez okno wkładano do domu. Zastanawiam się tylko, na ile dzisiaj jest to praktykowane, no bo w erze składanych mebli z Ikei możliwe, że to już nie jest używane, a teraz jest bardziej taką formą pamiątki. Może dowiemy się tego na freewalkturze. Gdzie mnie przyprowadziłaś? Na pamiątki. Amsterdam to jest również stolica diamentów, bo tutaj... Sprowadziło się w pewnym momencie dużo Żydów. Dokładnie. Żydzi przywieźli ze sobą swoją umiejętność handlu, przede wszystkim właśnie diamentami. No i po dziś dzień ta tradycja jest tutaj utrzymywana. No i doszliśmy na free walking tour. Ciekawostką jest to, że tutaj jest obligatoryjnie do zapłacenia 1,5 euro, taki podatek. Więc mimo, że to jest free walking tour, no i można płacić w napiwkach, to państwo nakłada na tych właśnie przewodników taką obowiązkową opłatę 1,5 euro i trzeba im zapłacić albo tylko kartą, albo online. Pierwszy przystanek na placu Dam, czyli na placu Tamy, bo kiedyś tu dawno temu na tym placu była Tama i odtąd się w ogóle wzięła nazwa miasta Amsterdam. Tak naprawdę to był Amsteldam, bo to jest rzeka Amstel, tak jak piwo. Amstel i Dam, no i rzeka, brama rzeki Dam, tutaj miała miejsce. No a potem przez lata budowali tu przeróżne kościoły, tutaj jest jakiś taki budynek, który kiedyś był ratuszem, później pałacem królewskim, ale nie mieszka w nim król. Idziemy zobaczyć coś takiego ciekawszego.
Bardzo wesoły jest ten nasz pan przewodnik. Opowiedział nam teraz historię związaną z Napoleonem, ponieważ jak się tutaj pojawił Napoleon, to on ich tak naprawdę ucywilizował. Zrobił nazwę ulic, numery domów, wprowadził system metryczny, bo wcześniej mierzyli wszystko na łokcie i kazał im wszystkim wybrać sobie nazwisko. A że niektórzy nie chcieli mieć tego nazwiska, to wybierali sobie jakieś takie śmieszne. I do dzisiaj te śmieszne nazwiska i zboczone też krążą po Amsterdamie i po Holandii. Z takich jeszcze ciekawostek to pan mówił, że w XV czy XVI wieku, chyba XVI wieku, podawano dzieciom do picia alkohol oraz pozwolono palić papierosy, ponieważ w tamtych czasach wierzono, że picie alkoholu ma zdrowotny wpływ, poza tym było zdrowsze niż picie zwykłej surowej wody, takiej nieprzefiltrowanej, a palenie papierosów odganiało szczury, które roznosiły bakterie i choroby, po których można było umrzeć. Za mną znajduje się kościół, w którym jest ukryty w takim skarbcu, w jakiejś skrzyni jest cud eucharystyczny. W 1345 roku miało tu miejsce takie nadzwyczajne zdarzenie. Pewien pan, nie wiem dokładnie kim był, ale on zachorował, no i podano mu komunię, po prostu hostię. I on się tutaj położył, w nocy zwymiotował, między innymi tą hostię. Kobieta, która sprzątała, wzięła te wszystkie rzeczy, w sensie to co zwymiotował, no i wrzuciła do ognia. I później po jakimś czasie zobaczyli, że w ogniu płonie hostia. Normalnie podniesiona była do góry i ona płonie. Doszła informacja do papieża. Papież wysłał tutaj swojego jakiegoś delegata, który postanowił to sprawdzić, no i zatwierdził, że to jest normalnie cud. No i w tym miejscu po prostu w ten kościół tam jest schowany, a jak zobaczycie, że ten kościół w ogóle jest schowany, tak jakby go w zasadzie nie było, ponieważ niewiele odróżnia się od pozostałych budynków. Otóż kiedy tutaj wprowadzali protestantyzm, protestanci wchodzili do Holandii, do Amsterdamu, to zabrali wszystkie kościoły katolickie, przemianowali je na protestanckie, pomalowali wszystkie wizerunki, no i takie zrobili, wiecie, takie puste, bo to protestanckie kościoły są takie puste w środku, bez wielkich zdobień. I zakazali, zrobili religię chrześcijańską zakazaną po prostu w Holandii. Ale pozwolili budować nowe kościoły pod warunkiem, że nie będzie ich z zewnątrz widać. Czyli ten budynek musi mieć taką fasadę zwykłego domu mieszkalnego, to wtedy może być kościołem i można tam się półlegalnie spotykać na modlitwie. Kolejna ciekawostka, tym razem na temat budynków. Nie wiem, czy już Kasia wam wcześniej o tym opowiadała, ale jeżeli nie, to ja wam teraz opowiem. Mianowicie w Amsterdamie jest bardzo dużo takich bardzo wąskich kamienic. Ma to swoją przyczynę oczywiście w finansach, ponieważ im szerszy budynek, tym większe podatki się płaciło dawno temu. I dlatego też Holendrzy i Amsterdamczycy po prostu zwęzili sobie budynki. Budowali je piętrowe, wysokie, żeby nie płacić dużych podatków. Dodatkową ciekawostką jest zawieszone nad każdym budynkiem jest taki hak, taki wysiężnik. I to jest po prostu po to, żeby można było wciągnąć meble albo jakieś tam inne przedmioty i rzeczy, które się na przykład, nie wiem, w magazynie przyprawy, jak przywozili do Holandii, przywozili do Amsterdamu przyprawy z Indii, no to żeby po prostu nie targać ich po schodach, które są bardzo strome, bo przez to, że są te budynki bardzo wąskie i bardzo wysokie, no to schody są bardzo strome i trudno byłoby wynieść jakiekolwiek pianino, albo skrzynkę, albo telewizor, albo lodówkę. Dlatego też są pomontowane takie wysiężniki i tam po prostu się zawiesza linę i wyciąga to do góry. A żeby było jeszcze ciekawiej, to dużo budynków jest takich pochylonych. One były celowo
celowo budowane tak pod kątem, dlatego żeby ułatwić transport tych wszystkich rzeczy po tej linie. Bo gdybyśmy ciągnęli linę prosto, no to ona może zahaczyć o okno, może rozbić się albo potargać worek. A jeżeli jest bardziej wychylony ten budynek, no to wtedy po prostu pod kątem się elegancko wyciąga te wszystkie dobra, no i można je bez problemu włożyć do środka, do budynku. Rozstaliśmy się z naszym panem przewodnikiem, bardzo wesoło i szybciutko to oprowadzał. Minęło ponad 2 godziny, a wydawało mi się, że po prostu trwało to pół godzinki. Idziemy teraz na kwiatowy targ, na jakiś market kwiatowy, bo Kasia chce zobaczyć kwiatki i chcemy kupić cebulki dla mojej mamy. Dwóm mamom i babci. Oho, oho, oho. Same kwiaciarki. Tam idziemy. Jest jeszcze jedna ciekawostka, którą wam opowiem, wam nie pokażę, ponieważ tam nie można używać kamery i nie można robić zdjęć. Otóż w Amsterdamie jest tak zwana dzielnica czerwonych latarni. Jest to miejsce, gdzie jest legalna prostytucja. I wygląda to w ten sposób, no my tam byliśmy i widzieliśmy, jak to wygląda. No to są po prostu takie witryny, drzwi przy drzwiach, kolory ten szklane. No i w tych drzwiach, w tych witrynach są roznegliżowane panie, świeci się czerwona lampka, no i panie, że tak powiem, tańczą, ruszają się, machają, no i czekają na swoich klientów. Jest to dosyć kontrowersyjna dzielnica, bo kontrowersyjna, że tak powiem, tematyka jest tego. Jedni Holendrzy chcą, żeby to było zalegalizowane, inni mówią, żeby nie było. W każdym razie w ostatnich latach było tak dużo, dosyć dużo dyskusji na ten temat publicznych. I prawdopodobnie ta dzielnica czerwonych latarni w najbliższych latach zniknie, ponieważ ta lokalizacja tego miejsca jest też taka premium i to są takie drogie kamienice, drogie dzielnice, blisko centrum. I ci mieszkańcy, którzy tu mieszkają w tych drogich domach, oni chcą po prostu mieć za oknami takich widoków i też takich turystów, którzy się kręcą, bo tak turystyka jest dosyć mocnym, no tak powiem, nurtem turystyki w Amsterdamie. No i chcą się ich po prostu pozbyć. No. Tyle. A z innych kontrowersyjnych jeszcze tematów, no to oczywiście Amsterdam jest słynny z coffee shopów, w których podaje się nie tylko kawę, ale również skręty. I można sobie kupić też zioło, haszysz, jakieś grzybki, jakieś muffinki czekoladowe, brownie. No i jest tego dosyć dużo. Świetnie zorientowanego. A wczytałem się, wiesz, zanim tutaj przyjechaliśmy, to się wczytałem, co to tam sprzedają w tym coffee shopie. No i dużo jest tych coffee shopów tutaj. To jest akurat fajne, że takie miejsca są i że nie trzeba się chować gdzieś tam po nielegalnych, nie wiem, norach, kupować nie wiadomo co, tylko tak jak bary, gdzie się kupuje alkohol legalnie, tak tam można kupić zioło legalnie. To są moje faworyty, najładniejsze moim zdaniem. I te się pięknie nazywają Rembrandt. Kolekcja Rembrandta. Te będą dla mamy Łukasza na pewno. Cieplutko. Specjalnie na potrzeby tego vloga muszę coś zjeść. To będzie taki pasztecik z serem. Specjalnie na potrzeby vloga?
To nie jest na specjalnie na potrzeby vloga, tylko po prostu na potrzeby zaspokojenia potrzeb swoich serowych. Także to jest Febo, czyli miejsce, gdzie można sobie zjeść tanio krokiecika z automatu. Całą dobę czynny. Ja wybrałam serowego. Najbardziej mi smakuje. Amsterdam już poznany, Amsterdam już jest pozwiedzany, także wracamy teraz do samochodu i powoli wracamy do Polski. Jedziemy w stronę Poznania, żeby znaleźć się na targach Caravan Salon. Które aktualnie są dzisiaj. Wtedy, kiedy wy to oglądacie, to targi aktualnie mają miejsce, więc jeżeli ktoś z was jest z okolicy Poznania i nie ma co robić wieczorem po południu, to zapraszamy na targi. My tam już jesteśmy od piątku. A teraz do Wana. Do Wana. Jeszcze jest jedna ciekawostka. Nie wiem, czy pamiętacie, dwa bodajże vlogi wcześniej śmialiśmy się, że tam był taki sklep z napisem Van, jakaś kobieta Van coś tam i że dużo jest tutaj tych Vanów. Okazuje się, że Van po niderlandzku znaczy z, że skądś pochodził i to jest część nazwiska, że na przykład ktoś był z nad jeziora albo z lasu, więc stąd ten wszechobecny Van tutaj w nazwach i nazwiskach. Dzień dobry, a w zasadzie guten morgen. Jesteśmy już w Niemczech, wczoraj wyjechaliśmy z Holandii. Droga do granicy była bardzo krótka. Zaraz po przekroczeniu granicy znaleźliśmy jakąś miejscowość i na Park Fornajcie miejscówkę, gdzie można spać. To jest akurat taki legalny parking dla kamperów w jakiejś tam niemieckiej miejscowości. A ja idę przed siebie, żeby zobaczyć, czy tutaj jest zlewka, bo wygląda mi na to, że można tutaj zlać wodę. I ją zlejemy po prostu, żeby nie wozić ze sobą, bo każdy kilogram to większe spalanie. No dobra, tu jest miejsce do wylania szarej wody. Tu można sobie nalać czystej wody. Ale na żetonik, na 1 euro. Tutaj jest kaseta, ale fajnie ci wymyślona kaseta. Tu się wlewa kasetkę. Zawartość kasety. No i tu jest wąż spłukiwania. Moi drodzy, jak widzieliście, wjechaliśmy już do Polski. Jesteśmy od wczoraj w kraju. Dzisiaj byliśmy w Świdnicy, dzisiaj byliśmy w Wrocławiu na zakupach, także zleciał nam tak naprawdę cały dzień takie organizacyjne sprawy. Teraz jesteśmy w Mysłowicach, w drodze do Sułej Beskidzkiej. Za mną widzicie bramki poboru opłat na autostradzie A4 pomiędzy Krakowem i Katowicami. I z tej okazji chciałbym Wam przypomnieć o tym, że możecie sobie zaoszczędzić czas i pieniądze, tak jak my, zainstalowawszy urządzenie do automatycznego poboru opłat A4 Go. To urządzenie montuje się na szybie i dzięki temu można szybciutko przejechać przez punkt poboru opłat zarówno w Mysłowicach, jak i w Krakowie, na Balicach. Dodatkowo oszczędzacie za każdym razem 4 zł na wjeździe i na wyjeździe, czyli 8 zł na jednym przejeździe przez ten cały odcinek można zaoszczędzić, co jest sporo, bo sam przejazd normalnie kosztuje 12 zł, jeżeli się płaci gotówką, a jeżeli się płaci automatycznie, to tylko 8 zł. Dlaczego ja w ogóle o tym mówię? To raz, że chciałbym Wam o tym po prostu przypomnieć, że to jest fajne urządzenie, a dwa, do końca miesiąca trwa akcja, w której można wesprzeć schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie i w Katowicach. Co trzeba zrobić? No wystarczy zainstalować sobie takie urządzenie albo już mieć je u siebie zainstalowane lub korzystać z aplikacji do automatycznego poboru opłat i zarejestrować swój przejazd, który był dokonany pomiędzy 1 lipca a 30 września. Czyli jeżeli jechaliście przez wakacje
tędy, tą autostradą, na tym odcinku i płaciliście właśnie automatycznie przy użyciu aplikacji albo tego urządzenia, to możecie wejść na stronę automatyczna4.pl, wpisać numer rejestracyjny i w ten sposób część pieniędzy, które wy wydaliście na przejazd, zostanie przeznaczona na schroniska. Więc to jest bardzo szczytny i fajny cel. Wspieramy i pomagamy. Zostało zaledwie parę dni, także serdecznie zachęcamy, żebyście tam weszli i wbili ten swój numer rejestracyjny. My jedziemy dalej, jedziemy teraz do Suchej, będziemy wprowadzać kilka zmian i ulepszeń, niewiele, ale kilka w naszym vanie, ale to już pokażemy wam w następnym odcinku, na który już teraz serdecznie was zapraszamy. Jeżeli ten odcinek i ten cały nasz wyjazd do Holandii i do Amsterdamu wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Możecie nas zapytać o coś związanego z tym wyjazdem, chętnie odpowiemy w komentarzach. To tyle. Życzymy wam cudownej, fantastycznej niedzieli i do zobaczenia w przyszłą niedzielę. Bye.